Nazywam się Maria Chwalibóg, pochodzę z rodziny ziemiańskiej. Moja rodzina miała majątek ziemski w okolicach Łukowa, konkretnie koło Żelechowa. Wtedy to był powiat Łuków, województwo lubelskie. Mój ojciec w czasie okupacji był dowódcą ZWZK, oddział 6 Radoryż. No i brał udział we wszystkich działaniach AK na tym terenie. 22 lipca powstał PKWN w Lublinie. Wtedy ojciec otrzymał wiadomość, że dobrze by było, jeżeli chce zachować życie albo nie być wywieziony lub uwięziony, żeby opuścił nasz majątek. I to zrobił 26 lipca 1944 roku. Wyjechaliśmy z naszego domu i więcej tam nie wróciliśmy do dzisiaj. Mój ojciec przed wojną skończył SGGW i prowadził własny majątek. Był bardzo dobrym fachowcem od spraw rolnych i hodowlanych, bo miał oborę zarodową i stajnię zarodową w swoim majątku. Mama również ma wyższe wykształcenie, również skończyła SGGW. Myśmy miały cudowne dzieciństwo. Dzieciństwo cudowne, ponieważ jeszcze dochodziła bardzo duża grupa dzieci, która ciągle przebywała w naszym domu, ponieważ w domach na wsi, ziemiańskich, bardzo wiele osób w czasie okupacji, tak zwanych spalonych, na przykład w naszym wypadku w Warszawie, przebywało w takich domach na wsiach. Ojciec oczywiście przekupywał różnymi, nie wiem, wódką i tam, nie wiem, mięsem, świnią czy krową, którą zabijał tych gestapowców i wyrabiał fałszywe papiery tym ludziom. Wobec czego w naszym domu czasami mieszkało 40 osób. I o tych wszystkich rzeczach, o których mówię, że ojciec był w AK, że były oddziały ostoi w lasach, prawda, łukowskich i tak dalej, ja się dowiadywałam później. Dzieci w czasie okupacji nie były włączane w żadne wiadomości. Po prostu nikt tego nie wiedział. No na przykład dowiedziałam się dużo potem, że pani, która nas uczyła, była Żydówką, której ojciec wyrobił fałszywe papiery, prawda? Było też bardzo dużo dzieci, które przyjeżdżały na przykład w lecie, albo tak jak pani Łagunowa, taka z dwoma córkami, mieszkała przez cały czas okupacji. Ona była wysiedlona z Poznania. Wobec czego dla nas to były bardzo wesołe czasy. Duży park, ogród. Mama prowadziła ogród owocowy, jarzynowy, masę owoców. Staw, łódki, duże lasy. No i to wszystko świetna zabawa. Oczywiście ta zabawa skończyła się dla nas w 1944 roku, bo myśmy wyjechali do Warszawy i tam zastało nas powstanie warszawskie. Myśmy to powstanie przeżyli w dosyć takim miejscu niezbyt bezpiecznym, to znaczy na Starym Mieście, na Kilińskiego 1, tam gdzie wybuchł ten czołg sławny. Wobec czego no, byliśmy tam do skończenia, do poddania się Starówki, po czym przez Pruszków, Gorzkowice. Wyjechaliśmy transportem niemieckim z Warszawy. Ojciec był dwukrotnie aresztowany przez gestapo, ale uciekł. Rozpuszczono ten transport i ludzi wypuszczono. No i wtedy przygarnęli nas, to byli jeszcze Niemcy tam, bo to było koło Pruszkowa, to tam byli Niemcy. Przygarnęli nas koledzy, rodzina, nie pamiętam ich nazwiska, koledzy ojca ze SGGW, którzy mieli tam majątek.
Byliśmy brudni, zawszeni, głodni, nie mieliśmy nic. Nic. To, co na sobie. Ojciec znalazł pracę nadko Pilicy, rzeki Pilicy, w takim majątku u Potockich. I tam weszli Rosjanie. Jak weszli Rosjanie, to od razu zakwaterowali się w naszej kuchni, oficerowie i tak zwane oficersze się wtedy mówiło, to znaczy panie, które tam razem z tą armią przybyły. No i pierwsza rzecz, zabrali wszystko, co było do jedzenia. Oczywiście pili tam potwornie. Moja matka wtedy była chora i w tym najmniejszym pokoju leżała w łóżku. I któregoś dnia taki kompletnie pijany żołnierz wszedł do tego pokoju i kazał matce wstawać z łóżka. Matka była w koszuli nocnej i nie chciała wstać. Wobec czego on wyciągnął pistolet i powiedział, że ją zastrzeli. Powiedział, że ją zastrzeli, a ponieważ był strasznie pijany, trwało to długo. Moja matka była bardzo piękna, więc nie wiem, jakie on miał wobec niej zamiary, poza tym, że chciał ją zastrzelić. Dość, że to trwało tak długo, że wystarczyło czasu, żeby przyszedł mój ojciec. Ojciec przez okno zobaczył, co się dzieje i pobiegł do dowództwa tych wojsk, które tam stały i powiedział, co się dzieje. Przyszło dwóch uzbrojonych żołnierzy, wzięli go za karki, zastrzelili. Bez sądu, bez niczego. Jednym z miejsc ojca pracy była Łeba. Myśmy byli jedni z pierwszych Polaków, którzy wtedy zamieszkali w Łebie. Tam było parę polskich rodzin. Była polska milicja, polskie wojsko, ale przeważało wojsko rosyjskie i było jeszcze bardzo dużo Niemców. Ponieważ Łeba przed wojną była bardzo bogatym takim kurortem, w Łebie było bardzo dużo wytwornych, przepięknie urządzonych, bogatych domów, willi, gdzie jeszcze w niektórych mieszkali ich właściciele. Między innymi był taki dom państwa von Żychlińskich, gdzie zakwaterowano moją rodzinę. Właściwie myśmy dostali ten dom. W ramach jakiejś rekompensaty, wtedy można było w Łebie dostać domy za darmo. Te domy na ogół były całkowicie urządzone. Ojciec źle się czuł w tym domu i moja matka, ponieważ ci państwo nadal w nim mieszkali. Mimo, że bardzo szybko nawiązali bardzo dobre stosunki towarzyskie, bo jak gdyby nasze losy były trochę podobne, to byli ludzie bardzo starsi, mieli wtedy koło 80. Ojciec bardzo szybko zrezygnował z tego domu i przenieśliśmy się do mieszkania w bloku. Tam, gdzie otrzymaliśmy, zdaje się, 3 pokoje. Puste kompletnie. Ponieważ my nie posiadaliśmy nic, po pewnym czasie przyszła do nas służąca pani Żychlińskiej, która zaproponowała nam wzięcie mebli, które ewentualnie by służyły nam do życia w tym pustym mieszkaniu. I ofiarowała nam w imieniu państwa Żychlińskich te meble. Te meble właśnie dzisiaj stoją w moim mieszkaniu. Ale w tymże mieszkaniu zostało, w tymże domu zostało jeszcze dużo innych przepięknych rzeczy, które Rosjanie po prostu zaczęli wyrzucać przez okna i palić. Wtedy ponownie przyszła do nas służąca pani Żychlińskiej z prośbą, żeby mój ojciec tam przyszedł i uratował biżuterię pani Żychlińskiej, która była schowana w kanapie. Ojciec to zrobił.
Nie wiem, co się dalej stało z państwem Rzychlińskimi i ich biżuterią. Wyjechali z Łeby. My też potem wyjechaliśmy z Łeby, ponieważ ojciec został zaaresztowany. Te losy się tak przeplatały, ludzkie losy to bardzo są skomplikowane warkocze ludzkich losów. Myśmy nie mieli żadnego własnego mieszkania ani domu już po wojnie, wobec czego ciągle wędrowaliśmy z miejsca na miejsce. A to się wiąże z tym, że na przykład my, dzieci, nie miałyśmy w czasie swojego dzieciństwa stałej szkoły, kolegów, środowiska, znajomych, którzy byliby przez kilka lat niezmieniani. Ciągle mieliśmy nowe środowisko, nowych kolegów, nowe szkoły. Myśmy byli jednymi z dzieci, które się tułały. Ja na przykład wylądowałam w końcu w szkole w Sopocie. Tam dotarły dzieci ze Związku Radzieckiego, polskie dzieci. I na przykład miałam w klasie koleżankę, która chodziła z kijem. Z kijem. Ponieważ od najmłodszych lat była przyzwyczajona do tego, że może być zaatakowana przez kogokolwiek, psa dzikiego, głodnego, wilka nawet i tak dalej. Ona chodziła z kijem. Jak ją zapytałam, dlaczego chodzi z kijem ciągle po Sopocie, w końcu mieście, odpowiedziała mi, że ona się boi. Mnie osobiście nic złego nie spotkało. Ani mojej siostry, ani brata. No myśmy chodzili do szkół miejscowych, póki chodziliśmy do szkoły powszechnej. Jak poszliśmy do gimnazjum, to ja już na przykład mieszkałam u ciotki w Sopocie i chodziłam do gimnazjum w Sopocie, gdzie zdałam maturę, a potem studiowałam w Łodzi. Także już nie byłam w domu. W pierwszych latach po wojnie myśmy nie mieli kontaktu z rodziną najbliższą. Oni zostali w tam majątku, potem mieszkali w pobliskim miasteczku Żelechów. I w ogóle nie wiedzieli, co się z nami stało. Wiedzieliśmy się, że oni zostali wyrzuceni z domu również, że bardzo brutalnie obchodzono się wobec nich przy tym wyrzuceniu. I że mieszkają właśnie w tymże Żelechowie. A nasz majątek został rozparcelowany, nasza rodzina, która tam pozostała, została wyrzucona. No i do dziś to wszystko tak wygląda, że nawet niedawno byłam w tym majątku. Pojechaliśmy tam z bratem i jedna pani, która kupiła za 400 zł nasz dom. Mieszka tam, przyjęła nas kawą, pokazała nam budynki, w których ojciec hodował te swoje zarodowe krowy i konie, które się walą. I powiedziała, widzi pani, niech mi pani poradzi. Co ja mam z tym zrobić? A ja jej powiedziałam, wie pani, ciężko mi pani poradzić, może oddać właścicielom. Jak tak teraz wracam do tych czasów, to ja miałam tyle miejsc zamieszkania, to było naprawdę nawet nie kilka, tylko kilkanaście miejsc zamieszkania, więc właściwie pierwszym moim mieszkaniem własnym, w którym mieszkam już dosyć długo, to jest to, w którym siedzimy. Nasz dom po wojnie był niezwykle już rozbity. Ojciec, najpierw przenosiliśmy się razem, całą rodziną, potem osiedliśmy w Giżycku, gdzie ojciec dostał kwaterunkowe mieszkanie w takiej willi i tam matka mieszkała 20 parę lat już. My z siostrą już tam żeśmy nie mieszkały, a ojciec nie mieszkał tam, dlatego że ciągle zmieniał pracę, wobec czego ciągle gdzieś był w terenie. Właściwie już ta rodzina nigdy nie była zintegrowana i w jakimś stopniu
to trwa do dzisiaj. I myśmy nie miały już potem wspólnego dzieciństwa. Myślę, że te właśnie przesiedlenia, te rozbicia domów spowodowały w dużym stopniu rozbicia rodzin też. I środowiska, bo potem się już nie miało środowiska, dlatego że przez ciągłe podróże i zmiany miejsca pobytu, jak również przez pewien typ zakłamania, zafałszowania swojej biografii, już nie żyło się w naturalnym środowisku, w którym człowiek się wychował na początku.